the shit that I do. Siemanko, siemanko, nas bardzo serdecznie, a to jest nowa gra, nowy survival i to jest jak dla mnie, teraz będziecie szkalować być może, lepsze H1Z1. Naprawdę jestem w szoku, grę kupiłem i od razu nagrywam, wczoraj bodajże była premiera. Ja już tu zacznę, żebyście widzieli wszystko od początku, od razu mówię, że nie będę grał jakoś super zajebiście, bo chcę przede wszystkim pokazać, jak ta gra wygląda i jeszcze nie jestem w nią jakoś dobry. Ogólnie chodzi o to, że jest to H1Z1, ale lepsze. Dlaczego lepsze? Dlatego, że jest to typowa BRK, znajdujecie broń i tak dalej, tylko że ta gra jest tak bardzo rozbudowana, że te bronie są zmodowane, czyli możecie znaleźć jeszcze, strasznie mi się teraz długo wczytuje, nie wiem o co chodzi, teraz zobaczymy, możecie znaleźć bardzo dużo modów do tych broni, co jest naprawdę zajebiste, bo opuściło, bo macie kolby dodatkowe do różnych broni, do każdej inna, tłumiki, powiększone magazynki, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Dużo rzeczy też leży na ziemiach, kamizelki pierwszego poziomu, drugiego, trzeciego, plecaki mniejsze, większe, naprawdę gra jest mega super rozbudowana. Spadacie na mapę, bo samolot zaczyna się kopcić, o to mniej więcej tutaj chodzi, że lecicie sobie, samolot się kopci i możecie wybrać sobie, w którym momencie chcecie, żeby był zrzut, żeby was wyrzuciło, tak jakby wyskakujecie. Spadochron otwieracie sami, chyba że już jesteście nisko, to wtedy on sam spadochron otwiera. A gra jest naprawdę mega kozacka i grafika też jest, wydaje mi się, lepsza niż w H1, jest zupełnie inna. I zresztą sami zobaczycie, ja bardzo dużo fragów na pewno nie zrobię, jak zabiję jedną osobę, to będzie cud. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mnie się naprawdę mega gra podoba, a ja postaram się zrobić to bez cięć, żebyście widzieli, jak to wygląda od A do Z. Nie mam pojęcia, ile ogólnie trwa rozgrywka, bo nie udało mi się jeszcze wygrać. To jest chyba moja trzecia gra. Także rodzaje ammo też jest w chuj, do każdej broni co innego. Jest tego mega dużo. I tak się zaczyna gra. Na początku jest taki stop, że wszystkich ładuje. Tu będą drzeć mordę. Hello, my friend. Hello. Pojeby, tak jak w H1. Tu się nic nie zmieniło. Hello. Jest mapa. Halo? Ja muszę ich wyciszyć, kurwa, tłumoku. Fuck you all, motherfucker. Hey, chef, ten hurry. I'm ninja, no, I'm not me off, man. Hi, Little. Fast, snail, la, in, top, man. Adolf Hitler. Drome, kuk. Efektów nie mogę wyłączyć, to chuj, nie mogę ich. Should be fucking set about. Jebać, dobra. Jebie. Gdzie jesteśmy? Tu. Pojeby, to są pojeby, nie można się przyjmować. Ale tak, drone tutaj ryja. Muszę gdzieś spaść, najlepiej. Dobra, tu w mieście pierdyknę. Także zrzutka i hop. I tutaj się fajnie kieruje też lataniem do przodu, to jest się szybciej leci. Jak się puszcza, to on rozkłada ręce na boki, można kierować lewo-prawo, spadochron otwierać. Naprawdę sporo opcji. Najgorsze w tej grze jest to, że wychodząc na otwarte pole, jesteście, można powiedzieć, trupem. Ja wyszedłem 3 razy na otwarte pole i zginąłem. Udało mi się zabić kilka osób. Ale w mieście, jak wyszedłem już na otwarte pole, to już było bardzo słabo. Także... I tutaj sam spadochron otworzył. Nie wiem, gdzie ludzie pospadali. Ogólnie będzie słychać, jak będą strzelać. Także tutaj luz. Ja spróbuję tam na początek gdzieś polecieć, żeby w tą stronę iść. Na górze mamy kierunki świata, tutaj wszystko jest też oznaczone i potem się pokazuje strefa. I tyle. Mam grę ustawioną na wysokich. Nie wiem, ile mamy FPS-ów, bo nie widzę. Chciałem nastawić ultra, ale to spokojnie stwierdziłem, że zdążę. No spadaj szybciej, strasznie wolno spada. Miałem ustawić na ultra, ale stwierdziłem, że nie będę ryzykował, bo chcę nagrać to w 60 FPS-ach. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest wszystkiego pełno. Śmieci, takie rzeczy. Kurwa, jest tak zrobiona zajebiście. Nie wiem, po co podniosłem ten kanister. Ta gra jest tak klimatyczna. Tak fajnie wprowadza w taki postapokaliptyczny klimat. Mamy nawet maski, kurwa, nie? To jest... Nie, gra po prostu rywa dupę. Tam wiem, że był gościu. Teraz pytanie, czy ja mam do niego iść i się z nim strzelać?
Czy ja mam zbierać? Aha, czego nie powiedziałem. Można crouchować, oczywiście. Można się wychylać na lewo i prawo. Ogólnie ta gra chyba będzie trochę na zasadzie takiej, że trzeba będzie pokampić w niej. Bo na pałę tutaj nie ma co biec. Na pewno tam był typ. A... Możemy spróbować go zabić. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale gra jest naprawdę mega. Gra jest naprawdę... Gra wymiata. Podnoś mi tego Mołotowa. Kurwa, on tutaj w las. Samolot leci jakiś, tutaj jeszcze coś bombarduje, też wiem. Można też po cichu chodzić, w sensie ciszej i wolniej. On biega na górze, słyszę go. Spróbuję go zabić. Jest nade mną, dobra, widziałem go. Wolałem w głowę strzelić. No dobra, zaraz się ubierzmy. Zobaczcie. Jakiś chwyt przedni do broni. Magazynek powiększony do pistoletu. Tego nie będę brał. Plecak trzeciego poziomu, czyli najwyższy. Wezmę sobie pistolet. Na pewno. Oczywiście APAS mam. Bandaże. Mam wrażenie, że mi tu ktoś chodzi. Nawet jestem tego pewien. Także po cichutku. Nie wiem, którym do niego wlazłem. Chyba tu. Naprawdę klimatyczna gierka. Dobra, gdzie jest strefa? Ja jestem tu, czy jestem w strefie? Tutaj uruchomiono czerwoną strefę. Cokolwiek to znaczy, jeszcze w niej nie byłem. I ja myślę, że ktoś na mnie kampi na dole. Jeżeli chodzi o wychylanie się, to jest taka opcja. O, można się tak wychylić za czegoś. Naprawdę spoko. Mega rozbudowana gierka. Chciałbym poszukać czegoś. O, zajebiście, kałach. Także już jest dobrze. I mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej odcinków. Oczywiście, jak będziecie chcieli, to dajcie znać. Chętnie nagram. Gra jest mega survivalem. Bo grze mi w ogóle pewnie będziemy w 2-3 osoby też grać, bo też są takie opcje. A o grze mi powiedział Minecraft. Powiedział, słuchaj, premiera jako 7 dni temu była otwarta beta, można było coś tam pograć chyba. A teraz zrobili tak jakby zamkniętą betę. I wyszła chyba wczoraj, tak mi powiedział. Ja mówię, dobra, zobaczę. Zobaczyłem tą grę i po prostu byłem w szoku. Naprawdę dobra gra. A i też jest ranking, gdyby ktoś chciał pobawić się w ranking. O, tam się klepią. Biegnę w tamtą stronę. Nie wiem tylko, czy da się wchodzić. Czy da się przeskakiwać przez ściany. A ogólnie to jest o tyle słabo, że nie mam kevlaru. Chciałbym gdzieś tutaj kevlar znaleźć. Tak dziwnie podskakuje strasznie ta postać. Nie, tędy nie wyjdę. Ale słabo.
Mając moje szczęście, dostałem za sprecy i tu trzeba bardzo dużo przeszukiwać. I to ostrożnie. Więc ja za sobą drzwi zamykam. Na F-ce ogólnie jest otwieranie. A to dlatego, że na A i na Q jest wychylanie się, więc nie za bardzo mogę to zmienić. Dobra, jest Kevlar. Co tu mamy? Ładownica do pistoletu. Ona mi za bardzo chyba nie będzie potrzebna. Dobrze, jest kask. Cokolwiek to jest, to podniosę. Muszę ogarnąć, co jest do czego w tej grze. Bo tego nie wiem. Co to jest? Celownik. Dobra, celownik chętnie sobie wezmę. I nawet go założę. Do kałacha. Czy to mogę do czegoś założyć? Nie, to mogę to wsadzić do pistoletu. Granat zamienię na taki. No i bandaże, apteczki i tak dalej. I to jest na przyciskach 7, 8, 9. Tylko nie wiem, który na którym jeszcze. Wow. Przecież ja zamykałem te drzwi. Chyba będę musiał stąd się powoli zawijać. Kamizelka. Czy ja mam kamizelkę? Ja mam tą lepszą kamizelkę. Także tej nie mam zamiaru brać. No i dobra, no strefa, na razie jestem w strefie. Także luz. Zestaw pierwszej pomocy wezmę. Idę na górę. To takie pykanie, to jest jak ktoś do siebie strzela z daleka. To wam od razu mogę powiedzieć. Nie wiem tylko, które... Najgorsze jest to, że jak się zaczyna grać w takie gry, to nie wiem, co jest do jakiej broni, które naboje są do czego i tak dalej. Więc podnoszę w sumie wszystko. Jak widzicie. Ale nie, ta gra jest po prostu, kurwa, zajebista. Wkręcająca straszliwie. No dobra. Idę sobie stąd. I zobaczymy, co z tego będzie. Czekajcie, niepotrzebnie wyszedłem. Muszę zobaczyć i muszę biec. Jestem tu. Jakoś NW. Gdzieś tam. Dobra, spróbujmy. Oczy trzeba mieć dookoła głowy. To już dwa razy, mówię, zginąłem. Dwa? Albo raz zginąłem w plecy. Co nie było zbyt przyjemne. Nawet jak strzelają, to nie wiadomo skąd. Także trochę psikus. Oho, kogoś słyszałem. Mega. Mega klimatyczna gierka. Muszę dowiedzieć się, jak się przeskakuje przez te mury. Bardzo bym chciał wziąć samochód, bo wiem, że można też jeździć samochodami. Tylko nie wiem, którymi. Tu raczej nie wsiądę. Oho. Tam strzelają. Dobra, spróbujmy. Żeby nie... O, zablokowałem się, żeby nie było nudno. To lecę. O, ale pierdolnęło, ktoś granatem rzucił. O. O, jest typ. Wow. Stałem w głowę, nawet nie wiem skąd i nie wiem od kogo. I tak w tej grze można paść. No to mi dostał dwa strzały i nie zginął. Trochę słabo. Mnie zdjął na raz, centralnie w głowę, bo mi kazy zniknął. No i co, ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. To będzie taki krótki odcinek, dlatego że chcę zobaczyć, czy wam się gra spodoba. Bo gra naprawdę jest warta uwagi, jeżeli ktoś by chciał zagrać.
to polecam, jak na razie. Nie zauważyłem zbyt dużo błędów, a sam w sumie długo nie grałem w nią, więc pewnie jakieś błędy się znajdą, no ale wiecie jak jest z betami. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, trzymajcie się, cześć!